9 czerwca publiczna szkoła podstawowa nr 1 w Kozienicach obchodziła swoje święto. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzonych w sali sportowej powitała dyrektor placówki Maria Sampolińska. W gronie zaproszonych gości znaleźli się wicedyrektor szkoły muzycznej Tomasz Strzelczyk, przedstawicielka Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Sylwia Wiśniewska, emerytowani pracownicy szkoły, w tym były panie dyrektorki, oraz metodycy Anna Janowska i Leokadia Cieślik. Po powitaniach przyszedł czas na program artystyczny. Ten zaprezentowali uczniowie klas czwartych. Były prezentacje talentów i montaż słowno-muzyczny, wiersze, piosenki i różne scenki ukazujące życie szkoły w humorystyczny sposób. Występ uczniów nagrodzony został gromkimi brawami. Po występach przyszedł czas na życzenia. Te przybyłym w imieniu burmistrza i dyrektora Wydziału Edukacji złożyła dyrektor Sampolińska. Pięknych występów młodzieży pogratulowała wicedyrektor Danuta Jakubiak. Były też ciepłe słowa skierowane do szkolnej społeczności od byłej pani dyrektor Reginy Metlarskiej. W przygotowanie święta szkoły zaangażowali się Barbara Mikos, Grażyna Wach, Elżbieta Skórnicka, Grzegorz Potent, Ewa Hołuj, Jolanta Zarańska i Anna Betlej.